Elo, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft Kwadratowa Masakra. Z tej strony Zipek, elo i słuchajcie, ostatnio widzieliście, zbudowaliśmy razem z Tritsusem nasze miejsce. O, stoi nasz domek. I to miejsce, słuchajcie, znajduje się dokładnie za tym brzydkim czymś różowym. Czymkolwiek to jest. Co to w ogóle jest? Hejka, przyjacielu, prezent dla ciebie. Nie wiem, ktoś zbudował mu coś takiego brzydkiego. To jest chyba, z tego co wiem, dom dealerka. A słuchajcie, nasz dom znajduje się tutaj. Jak widzicie, już jest duża zmiana, ponieważ jest cobblestone'owa ściana, której wcześniej nie była, była sama wyspa dirtowa. I to nie jest wszystko, ponieważ mamy całe mnóstwo jeszcze innych rzeczy. Zaczynając, może nie chcę wam zdradzać od razu, co to jest, chociaż pewnie niektórzy z was wiecie, ponieważ na odcinku Ernesta już pojawiło się to, co chcę wam zaraz pokazać. A tutaj zobaczcie, wokół murów naszego domku znajduje się takie pole. I z ciekawostek, jak zbierzemy wszystkie tutaj, wszystkie zbiory, to będziemy mieli 2 staki chleba, czyli mega dużo żarcia. I zaraz to zrobimy, ale zobaczcie na to. Zobaczcie na to, co my zbudowaliśmy. I to jest dopiero pierwsze piętro, żeby nie było, ponieważ będziemy budować o wiele więcej. Jak widzicie, na razie wygląda to w sposób następujący. Środek, proszę bardzo, jeszcze to nie jest poustawiane wszystko. Mamy tutaj skrzynki różne. Tutaj jest ta skrzynka lepsza. Nie wiem, co Ernest tutaj robi, chyba jakiegoś parkura. Zaraz do niego wejdziemy i z nim pogadamy. Ale zobaczcie na to, co ja zdobyłem przez cały ten czas, kiedy grałem, bo siedziałem tutaj parę ładnych godzin, nawet paręnaście ładnych godzin w nocy. Kiedy tylko zacząłem grać, to stwierdziłem, że trzeba się uzbroić, trzeba mieć mnóstwo rzeczy. I zobaczcie na to, 10 bloków diamentu, 5 bloków złota, 35 bloków żelaza, tak. Zobaczcie na to, mamy tak, mamy diamentowy hełm, diamentową zbroję, niestety klątwa znikania. Ale to jeszcze zdobędziemy jakąś lepszą zbroję oczywiście niż ta, którą mamy. Zobaczcie na ten diamentowy kilo, wydajność 4,43 i niezniszczalność 3. Więc to jest niezły kilo. Zobaczcie na ten miecz, który dostałem, słuchajcie, w prezencie od Grafa. Zaklęty ogień, odrzut 2, grabież 3, ostrość 4, szerokie ostrze 3, niezniszczalność 3. Spoko, spoko, mi to pasi. Cała reszta to już jest nic nieważna. No poza jedną, słuchajcie, rzeczą, czyli moją wędką, legendarną wędką, którą sam zrobiłem. I to była pierwsza rzecz, na którą tak naprawdę się postarałem i którą chciałem zdobyć. O, zobaczcie na to. Morska fortuna 2, przynęta 2 naprawa i niezniszczalność 3. A dlaczego tak jest? Już wam pokazuję, ponieważ jest na serwerze teraz tylko jedna możliwość na expienie. Proszę bardzo, tu są expiarki, czyli mianowicie możecie zostawić sobie tutaj włączony komputer po prostu i łowienie i będzie wam expiło i zdobywało mega fajne rzeczy, bo zobaczcie na to. Zobaczcie, ile rzeczy tutaj dropi. Plus jeszcze dodatkowo to wszystko tutaj było wydobywane bez morskiej fortuny, dzięki której możemy zdobyć nawet książki, które są z upgrade'ami. Zaraz zobaczycie, jak to działa. Jedyne, co musimy zrobić tutaj, to jest tak: położyć notebloka, w tym miejscu stawiamy notebloka, w tym miejscu stawiamy byle jaki bloczek, trapdora, tutaj płotek, pyk, płytka naciskowa i wodę. O! I mamy gotową ekspiarkę, tak naprawdę wędkową. Zobaczcie, co my możemy teraz zrobić. Po prostu zarzucamy wędkę w tym oto miejscu. I zobaczcie, i samo XP jest ustawione. I zobaczcie na to, ja w ogóle nie trzymam rękami, mogę sobie odejść na spokojnie. I zobaczcie, że samo XP plus dodatkowo cały ekwipunek, wszystko co było w imię, leci od razu do skrzynki, więc nie musimy się bać, że coś tam zniknie. Na przykład jakieś dobre ulepszenie, wędka z ulepszeniem, albo na przykład książka z fajnym upgrade'em. O, i zobaczcie, widzicie, roczki mam tutaj, a tutaj nam zdobyło jakiś item. Odkładam wszystkie rzeczy stąd i słuchajcie, na dzisiaj mam przygotowane coś mega, mega kozackiego. Ale to razem z Ernestem zrobimy, nie wiem co on teraz robi. Halo? Elo. Elo, mordo. Co tam, mordo? Co ty robisz? Czemu ty się zabijasz? Czemu ty toniesz? Zaczerpiałem świeżego powietrza. Dobra, mordo, już pokazałem wszystkim nasz piękny zamek, kurde, kozacki. Wow, fajny jest, fajny jest. No. Mi się mega jest podoba, a nie pokazywałem w ogóle z zewnątrz. Budowla. Jeszcze pokażę z zewnątrz, jak ona wygląda. A przecież w sensie... w środku nic nie ma. No dobra, w sensie pokazywałem przód tylko. Pokazywałem przód, ale jeszcze są boki różne i jest też tył, który jest zupełnie inny. Każda ściana, słuchajcie, jest zupełnie inna i na każdą poświęciliśmy mega mnóstwo czasu. To jest w ogóle... Enchanting table, właśnie. I tutaj zobaczcie, na przykład tutaj bok, jaki jest piękny, kurde, są filary jakieś różne. I zobaczcie, a to jest tył i jest też wejście. Niestety, jak widzicie, tutaj góry jeszcze nie ma zrobionej, drugiego piętra. Będzie, ile będzie, mordo, pięter? 3. Robimy 3 piętra, plus jeszcze dodatkowo będą wieże jakieś, w których będziemy pewnie mieszkać. A, zobacz, właśnie! Stary. Właśnie, no. Jeszcze nie pokazywałem tego, co wykopaliśmy. Patrzcie na to, co my tutaj mamy. Tak, pokazywałem już wszystko, poza tym jeszcze. Słuchaj, wiesz, co będziemy dzisiaj robić? Mordo, dzisiaj wpadłem na pomysł. Bo, ponieważ chcemy być najlepsi na serwerze, nie? Ale to nie będzie proste, zdobywając wszystko samemu. Trzeba coś znowu ukraść. Ale tym razem zrobimy to w taki sposób, że oni sami będą chcieli nam oddać te rzeczy. Co?
Zastraszymy ich i pobijemy? Nie pobijemy nikogo. A. Nie zastraszymy, stary. Pobić to my możemy dopiero ich, jeżeli oni do nas wbiją, do naszej chaty, bo wstęp jest zbroniony, kurde. Plan jest taki. No. Tworzymy fontannę. Fontannę życzeń. No, gdzie po prostu wrzucasz to, wrzucasz diament na przykład i spełniać się jedno życzenie, które chcesz, nie? No. Ale z tą różnicą, że słuchaj, cały łup, który będzie wpadał do fontanny, który wszyscy będą wrzucać do fontanny, żeby spełniło się ich jakieś malutkie, głupie życzenie, to cały łup będzie leciał do hopperów, które będą lecieć do skrzynki, która będzie nasza i tylko my będziemy wiedzieć, gdzie ona jest. Aha, genialne! Nie genialne! Nie rozumiesz? Żeby to zrobić, potrzebujemy jakoś ładnie zrobić tą fontannę przede wszystkim. Więc myślę, że zrobimy ją z stone'a, tego stone bricka, tak to się nazywa? Kamień na cegły. Naszego stone'a. Kamień imienia Tritsusa to jest stary. Dobra. Stary, musimy wymyślić, w którym miejscu zrobimy fontannę. Jakiś najlepszy punkt orientacyjny, w którym każdy zobaczy tą fontannę po prostu. Może... wiem gdzie, stary. Jeszcze drewno nad się przyda. Nad domkiem Mandzia. Tak? Aha. A tam jest takie tam orientacyjne. Dobra. O, dobra. Ej, a tutaj, w tym miejscu? Tu. Ono, w tym miejscu. O. Tutaj? No. Paczola chyba. Nie, tak? Jawora. O. Nie wiem, stary. Jeszcze ich nie poznałem, ani jednego, ani drugiego. Ale to jest jego miejsce tutaj na pewno, tak jakby? Nie, tutaj przed tym domem nic nie jest, niczyje. Okej. To zrobimy mu fontannę. Ja byłem pierwszym właścicielem tej działki, stary, to jest taka ciekawostka. Tak? O, no to sztos. Tak, tutaj gdzie stoi jego dom, był mój dom, ale ktoś go spalił. O nie, hopperów nie wziąłem! O. Co ty gadasz? To hopaj do domu. Najpierw... O nie, Jawor tu jest. Łopaty też nie wziąłem. O, dobra, stary, jestem w domku. Zaraz będę miał hoppery i... Nie wiem, ile tych hopperów w sumie wystarczy. Jest tak, pierwsza rzecz, jaką musimy zrobić, to oczywiście wykopać wielki dół. O nie, Jawor potrzebuje pomocy. Nie. A, rozwalić może moby. Otworzył drzwi. Tylko drzwi nie otwieraj. A czemu, on nie ma miecza? Spokojnie. Wchodzimy. Damy tam. Radę, damy radę, obronimy cię. O, tak! Okej, gitara. Dobra, robimy fontannę, stary, będziemy bogatsi, no. Nie proś go o te żadne diaksy, bo przecież jak nam wyjdzie ta fontanna, to on będzie tutaj wrzucał codziennie normalnie diaksy. Będziemy mieli multum. Ten jak obserwuje, jak putujemy, kurde. Spokojnie, ja mu zasłonię, patrz. Niech nie patrzy, kurde, bo będzie wiedział, co się dzieje. Zobacz. On nie może tego ogarnąć. Dobrze, nie, dobrze, dobrze, nice. O to chodzi, dobra. Stary, już wszystko osiągnąłem, więc... A czy na razie, póki budujemy fontannę, to nawet dobrze, niech sobie patrzy i będzie myślał sobie, o, jaka ładna fontanna. Śliczną chłopaki zbudowali. Mogę go stąd zepchnąć, stary. Odwrócę jego uwagę, idę do jego domu. Dobra. Czemu on tak łazi dookoła przez cały czas? Czy on podejrzewa, że my chcemy coś zrobić? O co tak tu chodzi? Myślę, stary. Czemu wszyscy od razu myślą, że my będziemy coś robić z tym? Będziemy trollować czy coś? Ej, stary, oddaj mi ryby. Już ci rzucam. Które? Pieczone? No. Trzymaj. Stary, jestem w jego piwnicy, on tam trzyma coś, czego nie chciał, żebym zobaczył. Co? Co on tam trzyma? Nie mam pojęcia. Ma jeszcze głębszy tunel. 3 hours later. Okej, słuchajcie, fontanna została zakończona, teraz oby tylko działała, żeby wszystko było w porządku z tą fontanną. Uwaga, chwila prawdy. Czy będzie woda się dobrze rozlewała z samej góry? Okej. No i wygląda to nieźle. Kurde, chyba się udało. Ej, dobra, kozacko. Kozacko, ta fontanna wygląda naprawdę fajnie, trzeba przyznać. I teraz musimy, stary, wykopać wielki dół tutaj, taki mega głęboki, żeby nie było nic widać przez niego. Jak wykopiemy ten dół, to na samym dole robiły hopery i te hopery wszystkie będą szły do jednej skrzynki, którą będziemy wiedzieć, jak się do niej dostać. I teraz słuchajcie, jedyne co musimy zrobić, to postawić jedną skrzyneczkę w tym oto miejscu, okej. I hopery podłączone do tej skrzynki. Kurde, ej, stary Jawor idzie. Jawor, o nie. Stary, widzi to? Widzi? Wszedł? Tak. Przyszedł? Zobaczył? Zobaczył. O nie. Szybko! Ucieczka! O nie, patrzy się, no! No, cały czas się patrzy. Ale on nie wie, o co chodzi. Co to jest? Fontanna. O nie, zleciał. Dobra, ale nie ma hopperów. Nie wie, o co chodzi. Nie ma, co chodzi. Idź sobie. No nie, on kopie tego... węgla mojego. Przyszedł, ukradł węgla. Bardzo nieładnie, kurde. My tutaj się staramy, żebyś miał ładną fontannę. Proszę. Uciekaj mi stąd. No, poszedł sobie. Okej. Już prawie koniec, stary. Dobra, możesz zamykać tam górę, żeby nie było widać. Czym? Czymkolwiek. Mam tylko kobla. Dobra. I skrzynkę. Okej, nic nie widać. Okej, git. Dawaj, jeszcze oświetlenie trzeba zrobić teraz. Może tu? A. No. W ten sposób, dobra. Dobra, teraz tylko woda. Uwaga, kurde, stary, straciłem 55 hopperów do tego pranka. Oby to wyszło. I uwaga, i pyk. Okej, ładnie się rozlewa, jest git. Wszystko jest w porządku jak na razie, okej. I co, rozkopujemy? I rozkopujemy teraz, tak.
Czy widać, że tam są hopery? Teraz pytanie, czy to... O nie, tak troszkę, ale... Dobra, nie będę, nie będzie się nikt przy... Przecież nikt nie będzie patrzył, nie? Nie no, chyba nie. Dobra, stary, sprawdźmy, czy to w ogóle działa. Uwaga, wrzućmy tutaj na przykład ziemniaka. Okej, okay, ziemniak leci, jak widzicie, patrzcie, patrzcie, poleciał tam. Uwaga, tam będzie ziemniak. Uwaga, uwaga, i czy wszystko działa jak trzeba? Jest 7 kobla. To moje. Ej, ale ziemniaka nie ma. A czekaj, rzucę glowstone. Rzuć glowstone. Jest glowstone! Trzeba podpisać tą fontanę przecież, nie? Żeby wrzucali tutaj. Mam kota! Słuchaj, niesamowita fontana życzeń. Wrzuć diaksa i pomnisz życzenie, wszystko się spełni. Jest git? To stary. No, wokół, jest git, dobra. Ej, to na bug wyjdzie. Mówię ci, o nie, trochę to widać. Czy nie da się ich jakimiś półpłytkami na przykład? O, właśnie. Dobra, wracamy szybko do fontanny i kładziemy jeszcze półpłytki. Wtedy na pewno nie będzie zupełnie nic widać. Okej, okay, stawiam. Półpłytki. Dobra, stary. Jest wszystko. Stary. No. Wrzucaj coś, żeby sprawdzić, czy działa. Dobra, uwaga, leci glowstone, stary. Jest glowstone! Jest! Wszystko działa jak trzeba! Jest! Stary, będziemy ale bogaci. Sztos, ale będziemy bogaci w końcu! Będziemy najbogatsi na serwie, mówię ci. Ale sztos, dobra, potem zobaczymy skrzynkę. Ile będziemy mieli łupów, a ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, słuchajcie. Nie mówcie nikomu, proszę was, nie mówcie, że ten troll zaistniał. Ani Jaworowi, ani nikomu, zupełnie na serwerze. Nie piszcie im, ani na lewach, ani nigdzie. A ja wam dziękuję za oglądanie. Ernest, spadamy. Elo. Elo. Cześć! Yo, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie suba na kanale, dzięki temu nic was nie ominie. No i oczywiście obejrzyjcie ten film, bo był naprawdę zarąbisty. My widzimy się już jutro, jak codziennie. Siemka, cześć!